Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na wrap-up kwietnia, czyli na podsumowanie czytelnicze ostatniego miesiąca. Kwiecień to już chyba drugi albo trzeci z kolei miesiąc, w którym nie udało mi się przeczytać wiele. Jakoś nie za bardzo mam ochotę na czytanie i tak mnie to trzyma od lutego. To znaczy są takie książki, które bardzo chcę przeczytać, ale jednocześnie nie mogę usiąść do książki i skupić się faktycznie na jej czytaniu, tylko marnuję czas na jakichś totalnych głupotach. Często po prostu na siedzeniu i gapieniu się w telefon, zamiast właśnie sięgnąć po książkę. Mam nadzieję, że to minie, bo to słońce za oknem i ładna pogoda wreszcie trochę inaczej na mnie działa, mam trochę więcej energii, więc mam nadzieję, że to się zacznie powoli zmieniać. Ale jeżeli chodzi o książki w kwietniu, to było ich 4 i właściwie tylko jedno z nich mam wam pokazać fizycznie, ponieważ resztę czytałam na Legimi w formie e-booka. Także jak zawsze w takich przypadkach po prostu tutaj obok będę Wam wklejać okładki. A jeżeli chodzi o tę pierwszą książkę, którą mam w formie fizycznej, to jest to książka Głośnik w głowie. Jest to reportaż o leczeniu psychiatrycznym w Polsce, napisany przez Anetę Pławłowską-Kratz. I to jest książka, którą ja zaczęłam czytać już w marcu, ale kończyłam ją w kwietniu. I słyszałam o niej naprawdę różne opinie, bo z jednej strony słyszałam, że jest to oczywiście bardzo dobra i bardzo potrzebna książka, a z drugiej, że jednak trochę gdzieś tam jest rozczarowaniem. Dla mnie nie była. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry, bardzo rzetelny reportaż, a jednocześnie to, co jest z nim fajne, to po pierwsze to, że autorka tutaj pokazuje różne perspektywy, więc mamy perspektywę pacjentów szpitali psychiatrycznych w Polsce, ludzi, którzy rzeczywiście zmagają się z problemami, które wymagają hospitalizacji i jak to wygląda właśnie z tej perspektywy. Ale z drugiej strony mamy też perspektywę pracowników szpitali, mamy perspektywę pielęgniarek, lekarzy. Dużo się tutaj mówi o tym, jakie są braki w personelu właśnie w szpitalach psychiatrycznych, ale jak w ogóle samych szpitali psychiatrycznych też jest za mało, bo często na jedną placówkę przypada zdecydowanie za dużo pacjentów i szpitale po prostu nie są w stanie tych wszystkich osób przyjąć. No i w związku z tym te osoby nie otrzymują leczenia, którego potrzebują. Jest tutaj powiedziane, jak bardzo, bardzo źle to wygląda z perspektywy niedofinansowania, jak bardzo wiele pieniędzy jest przeznaczanych na różne inne cele, a nie na pomoc psychiatryczną w Polsce. Dzieci, ale nie tylko dzieci, bo również młodzieży, dorosłych. Także naprawdę każdego ten problem tutaj dotyka. Mamy też tutaj na początku perspektywę chłopaka, który część swojego leczenia spędził w Szwecji, w jednej z placówek w Szwecji, a później wrócił do Polski i też mamy to porównanie, jak to wygląda w takim kraju wysoko rozwiniętym, właśnie w porównaniu do tego, co mamy w Polsce i jak wiele jeszcze jest tutaj do zrobienia na poziomie nie personelu, tylko właśnie tego, jak to wszystko systemowo, jak to od góry źle działa i jak wiele można by było w tej kwestii jeszcze zrobić i poprawić. Ale to, co jest ciekawe, to to, że mimo tego, że oczywiście leczenie psychiatryczne w Polsce nie wygląda dobrze, to jednak jest tutaj trochę taki balans, ponieważ mamy też historie pozytywne, mamy historie naprawdę takich pielęgniarek, które są tymi pielęgniarkami z powołania i bardzo pomagają pacjentom, które rozmawiają z tymi pacjentami i taka rozmowa naprawdę bardzo potrafi pomóc. Mamy historie pacjentów, którzy wynieśli bardzo dobre doświadczenia ze szpitali psychiatrycznych. Także mamy tutaj taki balans, nie wszystko przedstawione jest w czarnych barwach, ale jednak naprawdę bardzo dużo jest do zrobienia i ta książka to obnaża, więc no jeżeli interesujecie się tym tematem i chcielibyście wiedzieć, jak wygląda rzeczywiście leczenie psychiatryczne w Polsce, to na pewno warto po tę książkę sięgnąć. Później po przeczytaniu dosyć ciężkiego reportażu przeszłam w takie totalnie lekkie i niezobowiązujące tematy i sięgnęłam po książkę Twój Carter, Whitney G. Tutaj obok wkleję Wam okładkę. To jest książka, która od dłuższego czasu leżała na moim czytniku, ponieważ tytuły rozdziałów w tej książce to są jednocześnie tytuły piosenek Taylor Swift i jak kiedyś to zobaczyłam, to stwierdziłam, że to jest książka, którą muszę przeczytać niezależnie od wszystkiego. Kiedyś czytałam jedną książkę tej autorki, był to erotyk o tytule Turbulencja. Oczywiście jest to literatura erotyczna, więc jakby nie spodziewałam się tam nie wiadomo czego, natomiast rzeczywiście w swojej kategorii się sprawdziła, całkiem nieźle się przy niej bawiłam i dosyć miło ją wspominam. Tutaj mamy romans, już nie erotyk, romans między dwójką najbliższych przyjaciół, to znaczy w zasadzie ten romans dopiero później gdzieś tam się pojawia. Myślę, że nie jest to spoiler, no bo sięgając po taką książkę raczej wiadomo czego oczekiwać. Mamy tytułowego Cartera i Arizonę. Jest to para przyjaciół, którzy przyjaźnią się od czwartej czy też piątej klasy podstawówki, zawsze się o to spierają, która to dokładnie była klasa. No i są po prostu dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, ale zupełnie nie czują wobec siebie jakiegoś pociągu seksualnego, nie są dla siebie atrakcyjni pod takim kątem. Natomiast ta ich przyjaźń nie jest problematyczna dla ich potencjalnych partnerów, ponieważ oni spędzają ze sobą naprawdę mnóstwo czasu, mówią sobie o wszystkim, są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o informowanie o jakichś ważnych wydarzeniach z życia. Także trudno się dziwić, że ciężko im stworzyć taki stały związek, ponieważ ten partner zawsze będzie na drugim miejscu właśnie po Carterze czy też Arizonie. No ale pewnego dnia odkrywają, że jednak coś tam ich do siebie przyciąga, no i zaczyna się między nimi rodzić uczucie. Jeżeli chodzi o romanse, to gdy mamy do wyboru takie, wiecie, enemies to lovers albo friends to lovers, to ja zdecydowanie wolę ten trop friends to lovers, ponieważ dla mnie miłość, która gdzieś tam wyrasta na podstawie przyjaźni, jest tą najsilniejszą i najlepszą. Muszę przyznać, że naprawdę świetnie się na tej książce bawiłam. Oczywiście po pierwsze jest to romans, więc nie dla każdego. Po drugie jest to książka bardzo, bardzo przewidywalna. Wiemy, jak to się skończy. Jest tam jakiś niby plot twist w środku, natomiast no wiadomo, jakby nie ma tutaj żadnych większych zaskoczeń. Jest to książka też, w której sporo jest takich scen, wiecie, przy których może gdzieś tam się troszkę uśmiechniemy pod nosem, albo gdzieś tam sobie może, nie wiem, zgrzytniemy zębem z zażenowania. Po prostu jest to typowy romans, bardzo lekki, bardzo przewidywalny, bardzo oczywisty, ale jednak naprawdę świetnie się przy tej książce bawiłam. Niesamowicie zaangażowałam się w losy Cartera i Arizony i po prostu ta książka mnie tak nie
niesamowicie zrelaksowała. To była książka, do której ja naprawdę chciałam wracać i każdą wolną chwilę poświęcałam na czytanie, a jak słyszeliście na początku, w ostatnim czasie mi się to nie zdarza, także to była taka książka, która naprawdę gdzieś tam na chwilkę przywróciła mi tę chęć czytania i uważam, że sprawdziła się świetnie w swoim gatunku, to znaczy jeżeli lubicie lekkie romanse, to naprawdę warto sięgnąć. Jeżeli chodzi o te tytuły piosenek Taylor Swift, to te tytuły po prostu są tam po to, że one nawiązują do rozdziałów, do tego, co dzieje się w rozdziale danej książki. Jeżeli znacie piosenkę, no to mniej więcej wiecie, czego możecie się spodziewać w danym rozdziale, chociaż jest to dosyć subtelne, czasem to się sprawdza lepiej, czasem gorzej, ale jakby to tylko o to chodzi. Nie ma tam żadnego ukrytego przesłania, wydaje mi się, w stronę Taylor Swift, także to tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Dla mnie naprawdę bardzo przyjemna i jeżeli lubicie tego typu klimaty, to polecam. Kolejna książka to coś, co Wy też bardzo często mi polecaliście, ale w ogóle słyszałam o tej książce bardzo dużo dobrego. I tak patrząc na to z boku i patrząc po opisie i po opiniach, to ta książka miała w sobie wszystko, co mogło sprawić, że mi się spodoba i totalnie rozumiem, czemu mi ją polecaliście, a jest to książka Niespokojni ludzie. Książka norweskiego pisarza, o ile się nie mylę, więc to też na plus, bo jak wiecie, ja skandynawską literaturę im lepiej ją poznaję, tym bardziej ją uwielbiam i właśnie dlatego też po tę książkę sięgnęłam. Tutaj mamy historię napadu na bank i przejęcie zakładników, którzy są w domu, który potencjalnie, tam jest para, która chce potencjalnie ten dom kupić, agentka nieruchomości, która ten dom sprzedaje i ktoś tam jeszcze, generalnie jest grupka ludzi, którzy przypadkowo zostają uwikłani właśnie w ten cały napad i stają się zakładnikami właśnie w tej sprawie. I to wszystko jest utrzymane w takiej bardzo komediowej wersji i o ile sam początek jest taki strasznie przerysowany i strasznie groteskowy, tutaj mamy taką formę przesłuchań na policji i właśnie w ten sposób poznajemy bohaterów i dowiadujemy się, co się tak naprawdę wydarzyło. I momentami te dialogi były strasznie przerysowane i strasznie takie właśnie groteskowe wręcz. I to mnie trochę odpychało, szczególnie chyba postać agentki nieruchomości, z tego co pamiętam, jej odpowiedzi na pytania. Tam w ogóle jest taki bardzo charakterystyczny motyw, że ci bohaterowie, którzy są przesłuchiwani, bardzo unikają odpowiedzi na te pytania, bardzo dużo jest dygresji. No, dziwna jest ta książka, naprawdę jest szalenie dziwna. To jest taka forma komediowa, natomiast sama książka absolutnie śmieszna nie jest, bo ona mówi o wielu takich tragediach i dramatach ludzkich, ale takich, które nie są oderwane od rzeczywistości, tylko takich, które są zupełnie normalne i z którymi naprawdę wielu z nas będzie się mogło utożsamić. My naprawdę w tej książce i w tych bohaterach będziemy w stanie odkryć cząstkę siebie. To jest taka po prostu słodko-gorzka opowieść o życiu, o jego różnych odcieniach, o jego blaskach, ale też cieniach. Bardzo, bardzo prawdziwa. Wydaje mi się, że to jest książka wręcz do bólu prawdziwa i bardzo ciekawa jest ta forma komediowa. Ona bardzo pasuje, uważam, do tego, o czym autor opowiada, bo nasze życie jest taką trochę, no właśnie, nieśmieszną, kiepską komedią. Czasami, oczywiście nie zawsze. No ale generalnie jest to książka, która naprawdę zawiera sobie wszystko, co potencjalnie mogłoby mi się spodobać, ale coś między nami nie zaiskrzyło i ja naprawdę nie jestem w stanie wskazać, co to jest takiego, bo ona jest i językowo bardzo fajna, poza tymi wyjątkami, szczególnie na początku, kiedy już się przyzwyczaiłam do stylu, to było znacznie lepiej. I ma niesamowicie złożonych bohaterów i takich bardzo wielobarwnych, bardzo wielowymiarowych i porusza masę najróżniejszych problemów. No, generalnie ma w sobie wszystko po prostu, czego można chcieć od dobrej książki, a jednak to nie była moja książka. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale po prostu gdzieś coś między nami nie zaiskrzyło i nie potrafię się nią tak w pełni zachwycać, ale zdecydowanie bardzo doceniam i polecam, bo to na pewno jest dobra książka, po prostu nie stanie się moim ulubieńcem, ale na pewno jest warta przeczytania. I kolejna, ostatnia już książka, którą tak naprawdę rzutem na taśmę przeczytałam w kwietniu, bo w ostatnich dniach kwietnia, to z kolei coś, po czym zupełnie bym się nie spodziewała, że aż tak bardzo mi się spodoba, a myślę, że to może być jeden z ulubieńców roku. I jest to książka Tam, gdzie las spotyka się z niebem. To jest historia kobiety Jo, która wyleczyła się z raka, ponieważ jej najbliższa rodzina zmarła właśnie z powodu raka, jej matka na raka, chyba tam szyjki macicy, raka piersi. Generalnie jest to rak dotyczący właśnie różnych kobiecych spraw i kobiecych narządów. No i głównej bohaterce za sprawą mastektomii i za sprawą usunięcia jajników udało się tego raka wyleczyć, udało jej się go pozbyć, no i właśnie jest w trakcie remisji i też przebywa w takim domku z daleka od miasta, ponieważ jest doktorantką na uniwersytecie i bada ptaki, jest ornitolożką i bada gniazda ptaków. No i właśnie kiedy sobie siedzi w tym domku na odludziu, to pewnego dnia, wieczora puka do niej pewna dziewczynka, która przedstawia się jako Ursa Major, czyli wielka niedźwiedzica po łacinie. I twierdzi, że jest kosmitką, że przybyła z jakiejś tam planety, nie pamiętam nazwy tej planety, bo to jest dosyć skomplikowana nazwa, no i że przybyła na Ziemię, żeby zobaczyć 5 cudów i wróci na swoją planetę, kiedy te 5 cudów zobaczy. Oczywiście Jo jej nie wierzy i wzywa policję, ponieważ myśli, że jest to zaginione dziecko, natomiast policja za bardzo się tym nie przejmuje, to znaczy akurat ten policjant, który przyjeżdża do tej sprawy, ale też nie ma tej dziewczynki na żadnej stronie, jeżeli chodzi o zaginione dzieci, ponieważ główna bohaterka Jo regularnie te strony sprawdza, więc nie do końca wie, co ma zrobić, a mała też wręcz błaga ją, żeby nie dzwoniła po policję i zarzeka się, że ucieknie i rzeczywiście to się wydarza, kiedy ten policjant przyjeżdża, ona ucieka i wraca dopiero po jakimś czasie, więc nawiązuje się między nimi taka dziwna relacja. Jo trochę się czuje skonfliktowana ze sobą, no bo z jednej strony jest to mała, tam 8-9-letnia dziewczynka, która
no prawdopodobnie gdzieś zaginęła, albo uciekła komuś, albo coś się dziwnego wydarzyło w jej życiu. A z drugiej strony ta dziewczynka zarzeka się, że jest kosmitką i przybywa z kosmosu. Jest to bardzo magiczne, bardzo urocze. Ta dziewczynka też przygarnia pieska, którego nazywa Małym Misiem. Wiecie, jej ona się nazywa Wielka Niedźwiedzica, a piesek Mały Miś. Po prostu, no to było tak cudowne, że ja wzruszam się na samą myśl na ten temat, aż mi się po prostu łzy w oczach kręcą. Bo ta książka jest naprawdę przepiękna. Dawno nie czytałam czegoś tak, czegoś, co by mnie tak poruszyło. Gdzieś tam po prostu uderzyło w te... A Jezu, popłakałam się myśląc o tej książce. Dawno nie czytałam czegoś, co tak bardzo by mnie wzruszyło i właśnie uderzyło gdzieś tam w te takie struny moje. To jest właśnie to, czego zabrakło mi przy okazji Niespokojnych Ludzi. To znaczy tego takiego uderzenia gdzieś tam prosto w moje serce. A to właśnie taka książka jest. Bardzo się przy niej wzruszałam, bardzo dobrze mi się ją czytało. Ona jest taka lekka, magiczna. Dodatkowo te opisy przyrody, ponieważ główna bohaterka jest ornitolożką i zabiera Ursę właśnie na te badania gniazd. Mnóstwo tam jest właśnie takich przepięknych opisów przyrody. Trochę pod tym względem przypominała mi książkę Gdzie śpiewają raki, właśnie pod względem tej przyrody. No ale jednocześnie ta magiczna, kosmiczna atmosfera dotycząca Ursy i tego, skąd ona faktycznie przybywa. A kiedy już my dowiadujemy się, skąd ona rzeczywiście przybyła i jaka to jest planeta, to po prostu łamie nam się serce. O, cudowna książka. Naprawdę nie sądziłam, że aż tak mi się spodoba, ale no 4,5 gwiazdki to jest minimum, jeżeli nie 5 na 5. Być może za jakiś czas nawet zmienię ocenę na 5 na 5 i myślę, że to będzie właśnie jeden z ulubieńców tego roku. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. No ja się w tej książce po prostu zakochałam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie kwietnia. Nie było tego dużo, ale no ta ostatnia książka naprawdę zrekompensowała mi wiele. Mam nadzieję, że w maju będzie lepiej, ale też bez presji, bo wiadomo, nie tylko o czytanie w życiu chodzi, a w moim życiu znowu teraz dużo się będzie zmieniać, więc też muszę gdzieś tam znaleźć na to przestrzeń w swojej głowie, no ale to nieważne, być może w innym filmie Wam o tym opowiem. A na ten moment dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!